Mamy to, nowe przecieki z Keep the Toilet wreszcie zostały udostępnione. To oznacza, że odcinek będzie. Dowiecie się w tym odcinku. Obejrzyjcie cały, zapraszam, będą też wasze teorie. Zostawcie lajka i lecimy, bo no słuchajcie, ile mija? Już prawie 8 dni tak naprawdę. 8 dni, jeżeli byśmy byli patrzyli. 20 marca, mamy 28. Więc już 8 dni mija od ostatniego, pierwszej części odcinka 72. Więc trochę czekamy. Zazwyczaj było tak, że obiecywał nam Boom, że będziemy mieli odcinki co 7 dni, będą one pojawiały się częściej. Dzisiaj jest 8 dzień i być może dzisiaj albo jutro pojawi się odcinek. Moi drodzy, mamy przeciek, pierwszy przeciek. Jak wiecie, tych przecieków może być nieco więcej, to zależy już tak naprawdę od Booma i tutaj nie ma żadnego jakiegoś algorytmu, żadnego sensu, po prostu jak Boom sobie wymyśli, tyle będzie przecieków. I słuchajcie, zaczyna się dziać naprawdę źle dla G-Mana, ponieważ tutaj mamy ten przeciek, który widzicie. Pytanie teraz tak, ten przeciek jest na pewno oficjalny, bo został udostępniony na Instagramie Booma, więc co do tego wątpliwości nie mamy, jest to przeciek oficjalny ze sprawdzonego źródła. Także tutaj jesteśmy co do tego pewni. Natomiast może być tak, że dwie rzeczy tutaj warte są odnotowania. Po prostu Boom czasami robi tak, że te przecieki, niektóre mogą być przeciekami trollowymi, czyli jakieś tam część prawdy w tych przeciekach może być, natomiast nie do końca jest to prawdziwe, więc w tym wypadku musimy mieć na uwadze to, że jak widzicie, to jest zdjęcie z kreatora, to nie jest zdjęcie już z gotowego filmu, tylko to jest zdjęcie z tego SFM Studio, Source Makera, ponieważ widzimy tutaj linię, co oznacza, że zdjęcie było robione podczas tworzenia animacji, a nie podczas już gotowego, a nie zdjęcie z gotowego filmu. Co oznacza, że Boom mógł sobie taką pozę ustawić i ta poza może nie być w filmie po prostu, więc to trzeba brać pod uwagę. Widzicie, tu są te takie linie, co oznacza, że to jest właśnie w tym edytorze. Natomiast pytanie, jeżeli to jest prawdziwe, no to źle się dzieje dla G-Mana. Jak widzicie, on był bardzo pewny siebie, natomiast tutaj już widać, że on przegrywa i to jest znowu odwzorowana scena z odcinka, którą wcześniej widzieliśmy. Oczywiście przypomnę wam ten odcinek, to jest ta sławna scena z odcinka 60, gdzie pojawiły się astrotoalety, no i tutaj już G-Man, który był tym fejkowym, jak się okazało, klonem, już wtedy na pięku mieli z G-Manem UFO toalety, astrotoalety, no to jest UFO, więc to jest chyba lider tak naprawdę, on jest szefem tego wszystkiego, no i jak widzicie, to jest ta scena tutaj, gdzie on chwycił, a na zdjęciu mamy też podobnie. Z tym, że to jest zupełnie inna postać. Ten żołnierz jest kimś innym niż ten generał, którego widzieliśmy wcześniej tutaj. Więc to jest takie nawiązanie być może do odcinka 60 i być może rzeczywiście pojawi się też tutaj UFO toaleta, tak jak pojawiła się właśnie w odcinku 60. Natomiast jestem pewny, że G-Man nie zginie. G-Man nie zostanie jakoś, może zostanie jakoś... wiecie, ranny albo jakoś uszkodzony, natomiast jestem pewny, że G-Man akurat w tym screenie jest przedstawiony jako, wiecie, że jest w kłopotach, jest to nawiązanie do odcinka 60, natomiast być może tu będzie, tak jak mówię, UFO toaleta, natomiast nie sądzę, że G-Man zostanie jakby w pewien sposób zniszczony. Ponieważ wydaje się, że to jest scena już z ostatniego jakby kadru tego filmu, Boom zapewnił nas, że w 73. odcinku dopiero pojawią się Tytani, więc jest duża szansa na to, że po prostu to jest scena z ostatniego kadru, ostatnich sekund odcinka 72. części drugiej i będziemy mieli tutaj na końcu wejście Tytanów, którzy przeszkodzą w zniszczeniu G-Mana. Być może to jest ta finałowa scena i G-Man po prostu tu pojawią się Tytani i potem wywiąże się walka. Być może w następnym odcinku 73 G-Man ucieknie w jakiś sposób, natomiast Tytani będą bili się z astrotoaletami i prawdopodobnie jeden z Tytanów zostanie zniszczony. Jeżeli się nie mylę, to 73, Boom ocenił, że najlepsze odcinki to będzie 73, 4... Nie wiem, czy piątka, ale będzie chyba 77 i 78.
Więc wydaje się, że tym trzecim i czwartym stanie się coś okropnego. Boom mówił, że to będą jedne z lepszych odcinków, które by dla niego były jedne z lepszych, więc być może wydarzy się tam coś naprawdę mega złego, albo coś takiego, co naprawdę, wiecie, widzowie będą spekulować, będą zachwyceni, więc taka jest moja teoria. Ja jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie. Czy odcinek pojawi się dzisiaj? Jest na to szansa, ja obstawiam, że zabezpieczam się, obstawiam, że jutro. Fajnie by było, jakby odcinek był dzisiaj, natomiast wiecie, jak to z Boomem jest. Ach, szkoda gadać, tak? Szkoda strzępić języka. Przejdźmy do waszych teorii. Oczywiście zaczynamy. Ja twierdzę, tutaj Alicja Perkowska, ja twierdzę, że w tych kontenerach są części Profesor Toilet. Lajkujcie, żeby wiedział. A który to był Profesor Toilet? Chodzi o naukowca? Jeżeli chodzi o naukowca, to na pewno nie, bo naukowiec jakby... Oni wylecieli szybciej niż naukowiec został zniszczony, tak mi się wydaje. Dzięki za komentarz, są przecieki, to już dzisiaj je przerabialiśmy. Siemano, Wow, hej, cześć, cześć, witajcie. Brod, może zrób swoje odcinki z Kibidi Toilet. Oj, moje odcinki? Nie potrafię w Source Makera, ale być może jeżeli ktoś, kto potrafi to robić, chyba jest jeden YouTuber, on czasami komentuje, wyleciało mi z głowy, ale oglądaliśmy część jego filmów. Więc może podejmiemy jakąś współpracę i zrobimy taką popularną serię. To by było coś ciekawe, nie? Ja bym mógł to rozpromować. To prawda. Okej, okay. Brod, jest nowy odcinek z Kibidi Saga. Będziemy oglądać. Mam nadzieję, że dzisiaj się mi uda, ale pewnie tak. Myślę, że odpalę też live'a. Zapraszam was na mój kanał. Brod, Roblox, Brod. Tutaj macie ten kanalik, tutaj będą też live'y. Zapraszam was bardzo serdecznie z całego serduszka. Subskrybujcie ten kanał, kliknijcie sobie subscribe. No i będziemy tutaj, być może odpalę live'a. Ostatnio był live'ik, kiedy? 2 dni temu. Także zapraszam serdecznie. Tutaj są gierki robloxowe, gierki ze Skibidi Toilet, różnego rodzaju takie tutaj rzeczy. Myślę, że nawet gry na telefon tu jakieś zrobimy. Natomiast wracamy do waszych komentarzy. Stwórz odcinek z oglądania wszystkie najgorsze Skibidi Toilet i wejdź na mnie. Okej, okay, tutaj mamy jakieś, widzę ten filmy. Z najgorszych to, wiecie co, musiałbym zrobić jakiś film, gdzie byście musieli, albo to w takim razie, jeżeli macie jakieś najgorsze filmy, umówmy się tak, że zaczniemy nową serię i dzisiaj tutaj pod tym filmem wrzucajcie linki do serii, z waszych serii z Skibidi Toilet, które wytworzycie i zrobimy taką serię, że będziemy oglądać wasze prace, także wrzucajcie już teraz linki do waszych filmów, tak żeby było najlepiej. Tu ja tworzę, bym chciał stworzyć Skibidi Toilet, ale nie umiem. Zawsze można się nauczyć, prawda? Wy macie na pewno więcej czasu niż ja, więc gdzieś są poradniki do Source Makera i myślę, że to by było... Source Filmmakera i to można się nauczyć. A nie, jednak pomyliłmy się, parę dni, a nie 5. Ja miałem kom z linkiem do leaku Skibidi Multiverse, oh, not... Wiecie, jak macie jakieś przecieki od różnych serii Skibidi Toilet, to na Discorda wrzucajcie w sekcji na kanale przecieki. Brod, jest Skibidi Saga, to wiemy. Siemka, Brod, zrobisz reakcję na moją serię? Tak jak mówię, słuchajcie, wrzucajcie linki w komentarz tutaj pod tym filmem, to będę wybierał sobie wasze tutaj, zrobimy taką serię z waszych tutaj Skibidi. Spoko odcinek, mam nadzieję, że będzie takich więcej. Dziękuję Przemku, zrobimy, bo widzę, że wam się podobają takie, wiecie, kompilacje różnego rodzaju Skibidi Toilet fanmade'owych, więc będziemy sobie to robić i oglądać wspólnie, ale dziś zrobimy sobie następny odcinek właśnie z oglądania waszych prac Skibidi Toilet, także wrzucajcie linki w komentarz do waszych filmów, napiszcie, że to jest mój, obejrzyj mój film i wklejajcie ten link. Także lecimy i czekam na wasze prace.